W Wilczycach patriotyzm połączył pokolenia, a dowodem na to była szkolna uroczystość, podczas której nie tylko uczniowie miejscowej szkoły podstawowej uświetnili obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W patriotyczne i zarazem artystyczne wydarzenie zaangażowali się również seniorzy z klubu, który w tej gminie działa już od kilku lat. Wtorkowe przedpołudnie w Wilczycach minęło pod znakiem patriotyzmu. Uroczysta akademia i okolicznościowy program artystyczny uświetniły tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W hali gimnastycznej podczas uroczystości spotkali się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również zaproszeni goście, w których gronie znaleźli się samorządowcy oraz lokalni działacze. W trakcie wtorkowej akademii młodzież przedstawiła patriotyczny słowno-muzyczny program, pod którego olbrzymim wrażeniem był wójt Robert Paluch. Jak mówił w rozmowie z nami, młodzież z gminy chętnie angażuje się w organizację takich patriotycznych uroczystości. Trzeba pokazać tę nutę patriotyczną, oczywiście wydarzeniem bardzo ważne, bo po 123 latach Polska odzyskała swoją niepodległość, więc no, trzeba wspomnieć wszystkich tych, którzy walczyli w obronie ojczyzny i przede wszystkim podtrzymywać tę tradycję, żeby następne pokolenia miały to świadomość, jakie były losy Polski, jakie były wydarzenia, jaka była historia na przestrzeni tych kilkuset lat. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zawsze przypominać o tych uroczystościach patriotycznych i mobilizować również młodzież, zachęcać ją do tego, żeby w tych wydarzeniach brała udział. Jeżeli chodzi tutaj o naszą gminę Wilczyce, to młodzież jest bardzo chętna i zawsze chętnie przygotowuje się do tego typu uroczystości. Nowością w trakcie szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości było artystyczne zaangażowanie również członków klubu seniora, którzy, jak mówią, chcą utrwalać wśród młodego pokolenia wartościowe i patriotyczne wartości. Spotykamy się w klubie od czasu do czasu, lubimy sobie pośpiewać oczywiście. A patriotyzm oczywiście no, szanujemy bardzo swoje korzenie i chcemy, żeby utrwalać po prostu w młodzieży też ten patriotyzm, kultywować dobre tradycje.